pora na świąteczna, jak wytłumaczyć dziecku, że Mikołaj nie istnieje. W życiu każdego dziecka nadchodzi taka chwila, nieunikniona. Jak dziecko jest małe, to nie chce wierzyć, ale z czasem zaczyna być to coraz bardziej uciążliwe. Pisze te listy jakieś. Jednego roku jest tylko piesek, drugiego roku jest laleczka, a trzeciego roku piesek i laleczka. I zaczyna być problem. Skąd na to wszystko pieniądze brać? Na przed świętami to przecież nie wypada na włamy chodzić. Poza tym wiadomo, że sklepy mają lepszą ochronę. I weź tu coś wykombinuj. O wiele prostszym sposobem niż kombinowanie jest tutaj po prostu wytłumaczenie dziecku, że tego czerwonego, nieogolonego grubasa po prostu nie ma. Nie istnieje, nie istniał. Jest na to wiele sposobów. Zależy, czy dziecko jest mądre, czy tępe. Mądremu wytłumaczysz, że nie ma, to nie ma. Zrozumie od razu. Niestety te mniej inteligentne zazwyczaj wymagają innego podejścia. Terapii szokowej. Może ta porada wydać się lekko kontrowersyjna na pierwszy rzut oka, ale jest za to zabójczo skuteczna. A wygląda ona tak. Kiedy dziecko zaczyna już siadać do pisania tych swoich listów: drogi święty Mikołaju. I kiedy widzi, że ta lista raczej nie zmieści się na jednej kartce, a twój budżet jest daleki od spełnienia wymagań tego bachora, masz w sumie dwie możliwości. Albo weźmiesz jakiś frajerski kredyt, albo jak prawdziwy mężczyzna przejdziesz do ofensywy. Na wojnie nie ma reguł. Bierzesz dziecko na bok, ale żeby go nie przestraszyć. Dziecinko ma kochana. Musimy porozmawiać. Wiesz, że tatuś cię kocha. Krzywdy dla ciebie nie chcę. Ale ostatnimi czasy wydarzyło się pewnych kilka smutnych spraw, o których chciałbym, żebyś wiedział. Zaczynasz dosyć delikatnie od jakichś tam błahostek, no i delikatnie rzeczesz. Jesteś adoptowany. Prawda jest niestety taka, że mamusia cię wymieniła na flaszkę. Łucygami. I to w sumie nawet nad pitą. I to była moja flaszka. Do tej pory ci nie wybaczyłem. Uśmieliśmy ci psa, ale nie martw się. Nie cierpiał. No przynajmniej nie pod koniec. Ciężko tak nie cierpieć po potrąceniu przez ciężarówkę. Jak cię jeszcze wleczę 200 metrów pod górę. I to po żwirze. Pamiętasz, jak 2 lata temu byłeś na pogrzebie dziadków? W sumie to do dzisiaj nie wiemy, co to był za pogrzeb. Prawda jest taka, że dziadkowie żyją. Tylko nie chcą cię odwiedzać. W sumie im się nie dziwi. Miałeś te wakacje z nami jechać na Florydę. No ale nie pojedziesz. Wyślemy cię na obóz dla grubasów. Albo dla uchodźców. Wujek z Ameryki ci konsolę nową przysłał. Nawet nieźle za nią w komisie dostałem. A pamiętasz, jak ci powiedziałem, że ta ładna sąsiadeczka się do ciebie uśmiechała? No może uśmiechała to troszeczkę nieodpowiednie słowo. Bardziej śmiała, leżąc na ziemi. Dzieci na placu zabaw bawiły się z tobą tylko dlatego, że za każdym razem przekupywałem je cukierkami. A myślisz, dlaczego twój najlepszy przyjaciel teraz cukrzycę ma? Kiedyś mnie zapytałeś: tato, jak wygląda rudy? Dokładnie to tak. Sam jesteś rudy, ale na szczęście jesteś daltonistą, więc ci nie powiedzieliśmy do dzisiaj. Tyle powinno wystarczyć przed momentem kulminacyjnym. No ale są też twarde sztuki, więc na wszelki wypadek kontynuujesz. Nie każdy chłopiec ma 4 jądra. To konto Warcrafta to ci było potrzebne? No to już nie będzie. Chłopcy niedobrze wyglądają w sukienkach. Kupiłem ci tego iPhone'a, ale bez ładowarki. Nie, mamusia nie poszła do pracy. Mamusia od nas odeszła. Przez ciebie. Nie jadłeś w życiu lodów śmietankowych. Tak, mój drogi syneczku, smakuje margaryna. I kiedy już widzisz, że twoje dziecko traci sens życia, że jego egzystencja wisi na włosku, zdrowie psychiczne jest na wyczerpaniu, dusi się łkając, przygotowujesz cios ostateczny. Nie spuszczaj wzroku, bym zapomniał o najważniejszym. Mikołaj nie istnieje. Nie istnieje. Nie istnieje. No chyba, że ktoś ma na imię Mikołaj. I kiedy widzisz, że twoje dziecko już traci przytomność, brak jakiejkolwiek reakcji, tylko wyczekujesz do końca. Mówisz: ale syneczku, kochany, ja tylko żartowałem. Po co te płacze? Zejdź z tego parapetu. I tak przecież mieszkamy na parterze. O, były tylko żarty. I kiedy na twarzy twojego dziecka pojawia się uśmiech, odzyskuje wiarę w życie i wie, że mogło być o wiele gorzej. Na koniec rzeczesz: wszystko było tylko żartem. Wszystko. Oprócz Mikołaja. Ale w sumie prezentów i tak nie dostaniesz. Przecież sam wiesz, że prezenty z nieba nie spadają.